Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj obchodzimy święto katedry świętego Piotra. Uznałem, że jest to dobry moment, żeby podyskutować z sedewakantystami. Zapraszam. Może najpierw jedno słowo a propos tego, kim w ogóle są sedewakantyści. Być może nie dla wszystkich widzów kanału jest to jasne. A więc sedewakantyści są to ludzie, którzy twierdzą, że papież poprzez popadnięcie w błędy w wierze, popadnięcie w herezję, stracił swój urząd papieski. Są tacy, którzy twierdzą, że stało się to już bardzo dawno temu, gdzieś tam w wieku XVI i jakby jest później cały szereg różnych poglądów. Są tacy, którzy twierdzą, że tylko ostatni papieże stracili swój urząd pod wpływem właśnie poprzez popadnięcie w herezję. Tak jak wspomniałem, jest tutaj całe spektrum różnych poglądów. Są tacy, którzy twierdzą, że być może papież stracił swój urząd i dlatego należy wychodzić z założenia, że nie jest papieżem, czy należy go traktować jako człowieka, który z dużą dozą prawdopodobieństwa papieżem nie jest. Jest ci z Państwa, którzy oglądają ten kanał częściej, myślę, że wiedzą, że Bractwo Świętego Piusa X nie należy do sedewakantystów, to znaczy uważamy, że nie ma teologicznych dowodów, aby twierdzić, że obecny papież, jak również jego poprzednicy, stracili swój urząd. Dlaczego tak twierdzimy? Sedewakantyści przeważnie powołują się na potrydenckich teologów, którzy twierdzą, że papież może stracić swój urząd właśnie poprzez popadnięcie w herezję. Na przykład powołują się tutaj często na świętego Roberta Bellarmina. Co należy do tego dopowiedzieć? Otóż jak najbardziej są tacy teolodzy, którzy tak twierdzą, że papież popadając w herezję, czy to wewnętrznie, czy ogłaszając ją, w ten sposób automatycznie traci swój urząd papieski. Jednak należy tutaj dodać, że nie było to pojęcie, nie była to teza powszechnie przyjęta przez teologów przed Soborem Watykańskim II, ani wcześniej. To znaczy byli teolodzy, którzy twierdzili, że tak, papież może stracić swój urząd właśnie poprzez popadnięcie w herezję. I byli tacy, którzy twierdzili, że już wewnętrzna herezja wystarczy, tylko w jego głowie taka herezja już wystarczy, żeby stracił swój urząd. Inni twierdzili, że musi to publicznie ogłosić i tak dalej. I jest całe spektrum takich tez teologicznych, o których sobie teologowie spokojnie dyskutowali. I żadna z nich nie stała się takim powszechnym nauczaniem Kościoła. A więc te tezy mają właśnie taki status pewności teologicznej na poziomie sententia probabilis, probabilior, czyli sentencji prawdopodobnych lub bardziej prawdopodobnych i tym podobne. Czyli żadna z tych tez nie zyskała wśród teologów albo w magisterium Kościoła jakiegoś wyższego stanowiska. To znaczy, Kościół nie uzyskał teologicznej pewności, nie powstała nawet sentencja communis teologów, czy papież może utracić swój urząd, a jeśli może, to w jaki sposób. Są teolodzy, którzy, tak jak wspomniałem, twierdzili w ten sposób, są tacy, którzy twierdzili, słusznie zauważali, że w jaki sposób papież może utracić swój urząd, kto może go osądzić. A więc jest jakby całe spektrum tez. Można przyjąć, że tak, papież może stracić swój urząd poprzez wewnętrzną herezję. Można przyjąć, że papież może utracić swój urząd poprzez ogłoszenie publicznej herezji. Można również stwierdzić, że no ale w jaki sposób stwierdzić tą herezję papieża, czy w jaki sposób może nastąpić zdjęcie go z urzędu, skoro nawet biskup, aby był zdjęty z urzędu, musi zostać ostrzeżony, musi najpierw przez urząd nauczycielski, przez rzymskie kongregacje zostać ostrzeżony, aby móc go później zdjąć z urzędu. A więc mamy jakby całe spektrum tez teologicznych, z których każda ma jakąś tam powiedzmy pewność teologiczną na poziomie sentencja probabilis. I tutaj pierwszy błąd sedewakantystów polega na tym, że oni przyjmują jedną z takich tez probabilis, takich prawdopodobnych tez teologicznych, mianowicie, że papież traci swój urząd poprzez popadnięcie w herezję, czy to wewnętrznie, czy to zewnętrznie, wtedy, gdy jakąś herezję wypowie. To jest ta sentencja prawdopodobna, być może bardziej prawdopodobna, natomiast
Nie jest ona w żaden sposób pewna. Natomiast sedewagantyści twierdzą, że tak po prostu musi być i uważają, że urzędujący papież nie jest papieżem na podstawie tezy, która była tylko sentencją probabilis, tylko sentencją prawdopodobną. Rozumiemy, to jest tylko teza teologiczna, o której sobie swobodnie dyskutowano po Soborze Trydenckim przed Soborem Watykańskim II. Teza, o której sobie tylko dyskutowano, czyli teza, która nigdy nie stała się nawet powszechną tezą wśród teologów, a tym bardziej nie stała się powszechnie przyjętą i zaakceptowaną przez magisterium, jakąś na przykład sentencja certa, czyli pewną sentencją, tylko i wyłącznie. Czyli mamy tutaj do czynienia z pewnym dogmatyzowaniem, bardzo często wśród sedewakantystów, z dogmatyzowaniem tej sentencji probabilis, że papież może w ten sposób utracić swój urząd, czy jednej z takich tez, zależnie od powiedzmy tego nurtu, konkretnego już nurtu w ramach sedewakantyzmu. Mamy do czynienia tam z dogmatyzowaniem właśnie takiej sentencji probabilis i czynieniem z niej nierzadko wręcz no, takiego wymogu czy dogmatu wiary, że po prostu tak musi być i tylko ten może do nas uczęszczać na mszę, kto wyznaje właśnie ten nowy sedewakantystyczny dogmat wiary. Nie wszystkie jakby te nurty w ramach sedewakantyzmu tak robią, ale jak najbardziej takie również są obecne. Co ja mam na ten temat do powiedzenia, oprócz tego, że są to tylko wszystko sentencje probabilis, w jaki sposób papież może stracić swój urząd? Otóż należy tutaj spojrzeć do prawa kanonicznego. Prawo kanoniczne to jest rzecz, która ma ogromną wagę. Prawo kanoniczne to jest, można powiedzieć, taka nauka Kościoła, która została ujęta w ramy prawne. Czyli to jest coś naprawdę bardzo, co ma bardzo wysoką pewność teologiczną. Będę się tutaj posługiwał zarówno prawem, starym prawem kanonicznym z 1917, jak i spojrzymy na nowe prawo kanoniczne z 1983. Najpierw jak spojrzymy na pytanie czy kwestię zdejmowania z urzędu w starym prawie kanonicznym, czytamy w kanonie 188 punkt 4, że jak najbardziej urząd kościelny może zostać automatycznie stracony poprzez odpadnięcie od wiary. Jest to wstępny kanon, który nas informuje i tutaj można by stwierdzić, a właśnie, sedewakantyści mają rację. Natomiast jak najbardziej należy spojrzeć dalej na kolejne kanony. Następnie w kanonach od 218 do 221 jest mowa o papieżu. Tam nie ma w ogóle mowy o tym, jak może on stracić urząd, czy może on stracić swój urząd. Jest mowa tylko o rezygnacji jako o jedynym sposobie. Jedyny sposób, który jest wymieniony, w jaki papież za życia może stracić urząd, to jest rezygnacja. No ale tutaj to, że prawo nie wymienia innych, niekoniecznie oznacza, że absolutnie jest niemożliwy jakiś inny sposób. Po prostu oznacza to, że ten jest pewny i prawo ten jeden uwzględnia. Tak jak wspomniałem, wszystkie inne były traktowane jako przedmiot dyskusji teologicznej, jeszcze nie rozstrzygnięty, siłą rzeczy nie zostało to w prawie kanonicznym, więc umieszczone. Natomiast dalej, gdy mowa jest o karach kościelnych, dokładniej roztrząsane są kwestie właśnie tych kar kościelnych, w jaki sposób osoba duchowna może utracić swój urząd. Odnosi się to przede wszystkim do niższych osób duchownych, ale jak najbardziej odnoszono te kanony również do biskupów. Czyli mamy tutaj jak zdjęcie z urzędu biskupa, no to już jest bardzo poważna sprawa. Kanon 2314. Omnes a Christiana fide apostatet, omnes et singuli heretici aut schismatici incurrunt ipsa facto excommunicationem. To jest paragraf pierwszy w tym kanonie. Wszyscy, którzy odpadli od wiary chrześcijańskiej i heretycy, czy to schizmatycy, podpadają mocą samego prawa, czyli bez deklaracji prawnej, pod karę ekskomuniki. Następnie punkt drugi. Nisi moniti resi puerint priventur beneficio dignitate pensione officio aliove munere sicut in ecclesia habeant infames declarantur et clerici itera monizione deponantur. To jest dla nas punkt bardzo ważny, punkt drugi w kanonie 2314. Jeśli nie zareagowali na upomnienie, upomnienie to jest zawsze upomnienie ze strony odpowiedniej władzy kościelnej, ze strony przełożonego kościelnego, jeśli nie zareagowali na upomnienie, wtedy tracą po kolei wszystkie tam beneficja, godności, urzędy, a klerycy, jeśli
nie iterata municione. A klerycy po ponownym ostrzeżeniu zostają zdjęci z urzędu, deponantur. A więc, jeśli nie odpowiedzieli na ostrzeżenie, tracą tutaj beneficja, godności, zyski i tak dalej, a klerycy po powtórzonym upomnieniu zostają zdjęci z urzędu. A więc mamy do czynienia tutaj z upomnieniem. Tak czy siak mamy do czynienia z upomnieniem, albo nawet z dwoma upomnieniami, które muszą nastąpić, aby kleryk, aby osoba duchowna została zdjęta z urzędu. Jest to punkt drugi kanonu 2314. Jest jeszcze punkt trzeci, to jest, dotyczy tych si secta catholice nomen dederint vel publica adhaeserint ipsa facto infamen sunt et firmo prescripto canoni. Tutaj kanon 188 punkt 4. Clerici municione in casum premissa degradantur. To jest jakby jeszcze ci, którzy poszli krok dalej. Ci, którzy oddali swoje imię sekcie niekatolickiej, czyli ci, którzy wstąpili publicznie, oficjalnie wstąpili do jakiejś niekatolickiej sekty, ci zostają, tutaj jest przytoczony znowu ten kanon 188, od którego zaczęliśmy. Oni są z mocą samego prawa infam, czyli są pozbawieni, jest infamia, jest to pojęcie prawa kościelnego. Wydaje mi się, że w nowym prawie już tego pojęcia nie używano. Zaraz spojrzymy jeszcze na odpowiadające nowe kanony. Przetłumaczmy to sobie tutaj roboczo, jako są pozbawieni czci. I dalej clerici municione incasum. Klerycy po tym, jak po wspomnianym wcześniej ostrzeżeniu, klerycy po wzgardzeniu, po odrzuceniu wspomnianego wcześniej ostrzeżenia zostają zdegradowani. Tutaj mamy jakby jeszcze ci, którzy poszli krok dalej, oni zostają zdegradowani po wspomnianym wcześniej ostrzeżeniu. Także również ci, którzy oddali, tak, czyli przeszli do jakiejś sekty katolickiej, oni zostają zdegradowani po wspomnianym wcześniej ostrzeżeniu. A więc widzimy, że w obu punktach jest mowa, zarówno gdy mowa o zdjęciu z urzędu, jak i o degradacji, zarówno gdy mowa o tych, którzy po prostu odpadli od wiary, jak i od tych, którzy wstąpili oficjalnie do sekty niekatolickiej. I jedni i drudzy muszą zostać ostrzeżeni zgodnie z prawem kanonicznym z 1917, kanon 2314. Każdy z tych musi zostać ostrzeżony, z tych delikwentów musi zostać ostrzeżony przez urząd nauczycielski, upomniany przez urząd, to jest właściwe słowo, upomniany przez urząd nauczycielski i dopiero wtedy może zostać zdjęty z urzędu. Kanon w nowym prawie kanonicznym, odpowiadającym kanonem do tego wspomnianego, jest kanon 1364 i on nam tutaj, myślę, że sporo też wyjaśni, to znaczy jest on bardzo podobny do tego kanonu z poprzedniego prawa kanonicznego, natomiast myślę, że przedstawia to nawet trochę bardziej czytelnie. Kanon 1364, paragraf pierwszy. Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, czyli takiej, która nie wymaga deklaracji ze strony, nie wymaga nałożenia jej ze strony władzy, przy zachowaniu przepisu kanonu 194. No i teraz kanon 194, paragraf pierwszy. Mocą samego prawa zostaje usunięty z urzędu kościelnego. Punkt pierwszy. Kto utracił stan duchowny. Punkt drugi. Kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej lub wspólnoty z Kościołem. Punkt trzeci. Duchowny, który usiłował zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne. Dla nas istotny jest punkt drugi. Kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej lub wspólnoty z Kościołem. Paragraf drugi mówi. Usunięcie, o którym mowa w numerach drugim i trzecim, czyli właśnie między innymi ten nasz drugi, tylko wtedy może zostać wymuszone. Tutaj zaraz dojdę do tego, co tam jest w łacinie, bo to tłumaczenie jest dosyć dziwne. Swoją drogą to tłumaczenie dostępne w internecie jest jeszcze bardziej dziwne. To ja tutaj zmieniłem na to, może zostać wymuszone. Zaraz powiem, jak jest po łacinie. Usunięcie to może zostać wymuszone, jeżeli wiadomo, że stwierdziła to kompetentna władza. Po łacinie amocio, o którym jest mowa w tych paragrafach, w tych punktach, urgeri tamtum potest. Tylko wtedy może zostać wymuszone, jeśli ktoś zna lepsze tłumaczenie, to niech napisze w komentarzach. Urgeri tamtum potest, tylko wtedy może zostać wymuszone, jeśli
Si de adem auctoritas competentis declarazione constatis. Jest pewna taka deklaracja, stwierdzenie ze strony jakiejś władzy. A więc z punktu widzenia prawa kanonicznego to ewidentnie jest co innego, gdy ktoś po prostu traci wiarę w ten czy w inny sposób. Taki człowiek, który świadomie i dobrowolnie odrzuca prawdę wiary, podpada pod karę ekskomuniki wiążącą samego prawa, jednak właśnie zachowując to prawo z kanonu 194, czyli jeśli chodzi o zdjęcie z urzędu, to on również następuje mocą samego prawa, ten również, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej lub wspólnoty z Kościołem, ale tylko wtedy, kiedy stwierdziła to kompetentna władza. To jest powszechna praktyka, tak też to praktykowano w czasach potrydenckich w przypadku biskupów, którzy stawali się heretykami, zawsze musieli zostać przez Rzym upomniani i tak długo, dopóki nie zostali upomnieni, Kościół traktował ich jako sprawujących władzę. A więc jak najbardziej taka sytuacja jest możliwa, że nawet biskup, który stał się już publicznie heretykiem, jeszcze sprawował władzę biskupią, władzę jurysdykcyjną w Kościele, tak długo, dopóki nie został upomniany przez odpowiednią władzę. Tak było w starym prawie kanonicznym, w nowym prawie kanonicznym wydaje się to być jeszcze bardziej czytelne, dokładnie w ten sam sposób. To jest bardzo ważne, to znaczy to jest coś innego, to znaczy człowiek, który popada w herezję, oczywiście odłącza się od Kościoła, ale z racji, że Kościół ma również tą strukturę prawną, ta struktura prawna jak najbardziej może jeszcze istnieć przez jakiś czas, to nawet bez wiary tego członka Kościoła. Tutaj mieliśmy przypadki biskupów, którzy tracili ewidentnie wiarę w tych czasach potrydenckich, którzy stawali się heretykami, a jednak jeszcze przez jakiś czas Kościół traktował ich jak prawomocnych biskupów, dopóki przez Rzym ta herezja nie została stwierdzona. One oczywiście wtedy mocą samego prawa tracą swój urząd, ale musi to zostać stwierdzone, musi to zostać przez odpowiednią władzę potwierdzone, że dany człowiek, faktycznie dany hierarcha stracił wiarę, stał się heretykiem. No i teraz w przypadku papieży jest to o tyle trudne, że nie ma, jakby nie wiemy, jaka mogłaby być odpowiednia władza, która miałaby stwierdzić taką herezję papieża. Kto to jest? Jest potępione, że sobór stoi ponad papieżem, a więc co do zasady sobór nie może tak po prostu zdjąć z urzędu papieża, bo nie stoi ponad nim. Nie ma tutaj na ziemi władzy wyższej od papieża. Stąd część teologów uważała, że właśnie o tym mówiła, wspominała to, dlaczego, w jaki sposób może zostać papież zdjęty z urzędu, skoro nawet sobór nie stoi ponad papieżem. I tutaj mielibyśmy ten problem, czy jakby z tą władzą, odpowiednią władzą, która ma upomnieć papieża. W duchu tych kanonów potrzebna jest zawsze jakaś władza, która upomina, aby ten heretyk został zdjęty z urzędu. I tutaj w przypadku papieża mamy problem teologiczny, to znaczy nie wiemy, jaka władza miałaby papieża upomnieć, bowiem żadna władza nad nim nie stoi. Inną rzeczą jest kwestia tego, czy faktycznie o teraz papieżu Franciszku można powiedzieć, że jest heretykiem. Pamiętajmy o tym, że herezja to jest bardzo konkretna rzecz, to jest zanegowanie, świadome i dobrowolne zanegowanie jakiegoś dogmatu Kościoła, więc chodzi konkretnie o dogmaty i to musi być precyzyjnie zanegowany dogmat. Oczywiście można być również podejrzanym herezji, gdy wykonuje się czynności, które w jakiś sposób mogą sugerować, że człowiek nie wierzy w prawdę wiary i myślę, że tutaj znalazłoby się naprawdę bardzo wiele takich czynności, chociażby słynna Pachamama, które postawiłyby papieża Franciszka właśnie w ten stan podejrzanego o herezję. Natomiast żeby dowieść, że faktycznie ktoś jest heretykiem, no to trzeba naprawdę dowieść, że mówi coś, co jest bezpośrednio sprzeczne z dogmatem i to też z jakimś dogmatem wiary. I to też nie jest takie wcale oczywiste, bo moderniści mają to do siebie, że zawsze lawirują pomiędzy dogmatami, próbując zawsze, gdy ich się ich zapyta, ale jak to przecież tutaj jest taki dogmat, to oni powiedzą, oczywiście my wierzymy w to, oczywiście nie ma żadnego problemu, tylko że i tutaj, a praktykę dalej mają swoją, która w zasadzie nie odpowiada tym dogmatom, ale zawsze zapytanie odpowiada
pytają, że oczywiście my wierzymy we wszystkie dogmaty wiary, ale jak już odpowiedzą na to pytanie, to później robią swoje, a robią rzeczy, które ewidentnie stawiają ich w podejrzeniu o herezję. W duchu starego prawa kanonicznego, prawo kanoniczne jak najbardziej przewidywało właśnie taki stan podejrzanego o herezję. Jest ten, kto w jakikolwiek sposób postępuje, działa publicznie, podejmuje działania, które sugerują, że jakiegoś dogmatu nie wyznaje. I tutaj wnoszenie pogańskich bożków do świątyni, używanie ich niejako w kulcie, to jest rzecz, która bez wątpienia czyni z człowieka podejrzanym o herezję, jednak nie jest to równoznaczne od razu automatycznie właśnie z stwierdzeniem, że papież Franciszek tutaj przestąpił jakiś dogmat, ewidentnie przestąpił jakiś dogmat. No, w przypadku Paczamamy odpowiedziałby pewnie, że właśnie oczywiście, że my wierzymy tylko w jednego Boga, ale traktujemy tutaj tą Paczamamę jako taki symbol, jako taki zdrowy wyraz naturalnej pobożności jakichś tam ludów pierwotnych i próbowałby się jakoś tam właśnie oczywiście w taki sposób wymigać od tego. Tak jak wspomniałem, uważam, że nie jest to takie proste, jest to bardzo trudne, gdy mamy jakiś urząd, gdy mamy trybunał, który stawia na przykład biskupa przed sądem i zadaje mu pytania, czy wierzy w to i w to i w to, no to wtedy łatwo jest sprawdzić, czy ktoś wierzy, czy ktoś nie wierzy. Natomiast w takiej sytuacji, gdy nie mamy trybunału, który mógłby osądzić, nie mamy władzy wyższej od papieża, nie jest to takie proste, aby faktycznie sprawdzić, w co papież wierzy, a w co nie wierzy. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, co powiedziałem na początku. Kwestia zdjęcia z urzędu papieża to jest kwestia teologicznie dyskusyjna, czy jest możliwa i w jaki sposób jest możliwa. Prawo kanoniczne zawsze przed zdjęciem z urzędu, nawet gdy mamy do czynienia z heretykiem, z ewidentnym heretykiem, mówi, że jest potrzebne upomnienie od odpowiedniej władzy. I dopiero po takim upomnieniu może zostać, czy zostaje mocą samego prawa taki delikwent zdjęty z urzędu. W przypadku papieża nie mamy takiego urzędu, w sensie w Kościele nie istnieje taki urząd, nigdy teologia nie znała takiego urzędu, który mógłby upomnieć papieża. Dlatego teraz w sytuacji na gorąco, gdy to się dzieje, jest bardzo nieroztropnym przyjmować jakąś tam tezę teologiczną nagle za dogmat i uważać, że teraz tak po prostu papież stracił swój urząd. Nawet biskup nie traci w ten sposób urzędu. Zwykły biskup nie traci tak po prostu urzędu, a teraz nagle najwyższy urząd w Kościele, głowa Kościoła może tak po prostu stracić swój urząd, bo tak, bo uważamy, że tak. No jest to moim zdaniem wysoce nieroztropne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.